Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Przemek, witam was wszystkich na kanale Hejoszki. Moim gościem dzisiaj będzie Karolina. Hejka, dzisiaj zapraszamy was na wielki test pomponów. Tutaj jest właściwie moim gościem, mój chłopak Przemek, jeszcze nie widzieliście go na tym kanale, więc bądźcie dla niego wyrozumiali w komentarzach. Dzisiaj będziemy testować super pompony, które dostałam na samym końcu. Będzie rozdanie, także dotrwajcie do końca tego filmiku, bo tych pomponów będzie sporo. To zapraszamy do oglądania. Teraz powiemy wam kilka takich informacji, gdzie w ogóle można kupić te pompony. Firma nazywa się Jargo. Ta firma jest pani Małgorzaty Prowdy, z którą właśnie musicie się kontaktować, jeśli chcecie sobie kupić te pompony. Oprócz pomponów mają też na przykład takie fajne koszulki, którą widzicie, mam na sobie, też ją dostałam. W ogóle to była niespodzianka, także bardzo serdecznie pani Małgorzacie dziękuję. Na dole wam napiszę w opisie wszystkie szczegóły, numer telefonu, bo właśnie żeby coś kupić, to zazwyczaj trzeba się kontaktować z panią Małgorzatą właśnie przez jakieś SMS-y, czy zadzwonić. W panią Małgorzatą jest bardzo szybki kontakt. Także zerknijcie koniecznie właśnie na opis na dole. Jeśli chodzi o rozmiary, pompony właśnie u pani Małgorzaty mają od 30 cm do 40. Część z nich to są takie typowe pompony mażoretkowe, ale mam właśnie dzisiaj do pokazania wam różne rozmiary. Ogólnie jeśli chcecie sobie kupić jakieś fajne pompony, to właśnie tam możecie sobie zamówić tak pod siebie, dlatego że możecie sobie wybrać różne kolory. Na przykład możecie pomieszać, tak jak ja pod strój sobie kupiłam czarno-złote, no czy jaki tam kolor wam się wymarzy. Myślę, że cena tych pomponów nie jest zbyt wysoka, jeśli chodzi właśnie o takie rekwizyty, dlatego że kosztują 75 zł te duże. No i w ogóle historia taka jest z tymi pomponami, że ja sobie w ogóle najpierw zamówiłam pierwsza właśnie pod mój strój, a dopiero później pani Małgorzata się ze mną skonsultowała, więc tak naprawdę te pompony ja sama chciałam, a dzisiaj właśnie mam okazję wam je polecić. To nasze polecanie zrobimy sobie w formie takiego mini challenge'u z Przemkiem, to znaczy ja będę pokazywać różne triki i zobaczymy, jak Przemkowi uda się z tymi pomponami je wykonać. Także koniecznie zostańcie z nami do końca. Dobra, to zaczynamy od pierwszego, najmniejszego pompona. Tutaj mam jedną sztukę właśnie do pokazania wam, jak one wyglądają. Są to takie mniejsze pompony niż te mażoretkowe, może bardziej do cheerleaderek, coś takiego, ale właśnie mają fajną rączkę, można je tak złapać i właśnie są takie malutkie, białe akurat w tym przypadku. Kolejny rodzaj pompona, to już są troszkę większe niż tamte poprzednie, bardziej już przypominają takie pompony mażoretkowe, jednak one są takim rodzajem dosyć średnim, w sensie wielkością średnie. Mają taką rączkę w środku i właśnie z tymi pomponami na pewno możecie sobie wybierać kolory. Jak widzicie, tu mamy akurat taki przykładowy różowy, ale możecie sobie wybrać tak naprawdę jakie chcecie. Teraz już tutaj pokażemy wam ten sam rozmiar. Te, które ja trzymam, to są pompony właśnie moje pod mój strój, czyli czarno-złote. Te, które trzyma Przemek, to są pompony, które możecie wygrać w rozdaniu. Także myślę, że jest to dosyć atrakcyjne rozdanie. Jeśli chodzi o te pompony, no to one już są takie większe i to są typowo pompony mażoretkowe. Dobra, to co ci się w nich tak rzuca? No z pewnością trzeba powiedzieć, że są na pewno ciężkie bardzo jak na pompony. Znaczy, jako okiem laika myślałem tak naprawdę, że są lekkie, a tutaj widać tam jakby tą wagę. Jeśli chodzi o to, że są ciężkie, to jest zdecydowanie zaleta tych pomponów. Dlatego, że przy różnych trikach, przy na przykład podrzucaniu, to, że one są ciężkie, sprawiają, że po prostu dłużej będą nam spadały, no i te triki po prostu nam będą raczej swobodnie wychodziły. Okej, i tutaj mam jeszcze jedną parę. Ta para jest też troszeczkę mniejsza niż tamte, które pokazywałam wam, te całkiem duże, już te mażoretkowe. One też są dosyć ciężkie, ale bardzo swobodnie się je trzyma, w sensie można powiedzieć, że tak nie przeciążają tych ramion, że później was nie będą bolały ręce. Jeśli chodzi o te pompony, będą one też możliwe do wygrania. Po prostu będziecie musieli napisać, które pompony bardziej byście woleli wygrać, na przykład który kolor wam się bardziej podoba. Także kwestia tego, kto wygra, po prostu wybiera sobie parę pomponów. Ogólnie wszystkie pompony, które teraz widzieliście, to są pompony, które chciałabym wam pokazać, które pani Małgorzata właśnie mi wysłała, żeby zaprezentować wam, jakie w ogóle są możliwości u niej w firmie do kupienia. No dobra, to teraz przenosimy się na dwór, żeby zrobić test. Dobra, to już jesteśmy na dworze i właśnie będziemy robić test
pomponów, jak się będą zachowywać na dworze. Też trochę wieje, więc sobie sprawdzimy, czy są na tyle ciężkie, żeby po prostu ten wiatr, można powiedzieć, ignorować. Ja będę pokazywać kilka takich trików, no i Przemek będzie próbował je wykonać. Pierwszy trik będzie taki najprostszy, wyciągamy po prostu rękę i przerzucamy sobie pompon. To teraz Przemek spróbuje. Tak, dobra. Łatwo. Kolejny trik zrobimy podrzut ze zmianą pompona, czyli przekładamy do drugiej ręki. No to tam, wiesz. Kolejny trik. A ty też przekładasz górą, czy kiedy przekładasz górą? No jeszcze raz. No, tak? Aha. Dobra, że tak? Kolejny trik już będzie należał trochę do tych trudniejszych. I przez drugą nogę. Pomnicy jeszcze raz? Czekaj, tak i tędy łapię. Dobra, wiem. Raz. Wyciągasz nogę, wyciągasz, ale musisz łapać od tej strony. Dobra. No i druga. Dobra. Druga się, tak? Ej, no, ale co to jest głupi? Zapomniałem. Tak? Nie, Przemek, wyciągnij, no, ale... Ja nie umiem tak. Opuść go w dół, hop, hop. Czekaj, robię tak? No, i opuść go w dół, no. To szybko, czekaj, za ciężki jest sobie, tego na pewno. Następny krok jest krokiem, który często sprawia mi trochę problemów, dlatego właśnie zależy od, moim zdaniem, ciężkości pomponów. Tak? I no. Do góry, nie? No. Dobra. Ja wiem, to jest taktyka po prostu. Pięknie. Dobra, ogólnie musieliśmy wrócić do domu, dlatego że pompony, jeśli chodzi o triki, jest to bardzo trudne właśnie, żeby zdańczyć na dworze, bo najdrobniejszy wiatr te pompony niestety przesuwa. Ogólnie spróbujemy sobie te triki przenieść teraz do domu, no żeby po prostu, żebyście mogli zobaczyć, jak faktycznie one mają wyglądać, no bo niestety na dworze zmagaliśmy się z dosyć mocnym wiatrem. Dobra, kolejny trik to jest trik, który mówiłam, że jest to jeden z moich ulubionych w poprzednim filmie z Maliką. To jest trik, w którym łapiemy pompona pod nogą. Co zrobiłaś? Tak i tak, nie? No. Nie, bo ty złapałeś złą ręką, to nie, robiłeś. Dobra, to są. Aha! Jesteś... A ty robiłeś tę trudniejszą wersję. Musisz lewą złapać. Tak, tak i tak. No. A dobra, no to łatwiej. A że nie, to nie będzie łatwiej. Dobra. No. To tak. Kolejny trik to jest jeden z takich dosyć trudnych. No. Nie, jeszcze raz. No. Następny krok to będzie ten ślizg, tak zwany. To po prostu tego. No. Pięknie. Spróbujemy zobaczyć, jak to wyjdzie z rzutem, z odwrotem. Da się. Dobra, to w takim razie były już chyba wszystkie triki na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, jak poszło Przemkowi, bo mimo, że to może, można powiedzieć, nie był jego pierwszy raz, jeśli chodzi o mażoletki, kiedy? Bo razem występowaliśmy, ale Przemek się nie chce tego przyznać, czego zmusiłam. Ale pierwszy raz można powiedzieć, że z pomponami. Powiedz, jak ci się ćwiczyło? Z pomponami bardzo, bardzo przyjemnie. Czuję, że jestem do tego stworzony i ogólnie, no, mi się wydaje, że bardzo dobrze mi poszło. Okej, okay, dajcie znać w komentarzach, jak nam poszło, a ze wskazaniem, jak poszło Przemkowi. Teraz tak naprawdę coś, na co wszyscy czekali, czyli rozdanie. W rozdaniu możecie wygrać albo taką parę pomponów, albo taką, którą trzyma Przemek. Żeby wygrać, musicie po pierwsze udostępnić ten film na Facebooku. Kolejna rzecz to zaobserwowanie mnie na Instagramie małpa hejoszki przez 2i. Na końcu polubcie mój film, zasubskrybujcie mój kanał i w komentarzu napiszcie, z jakiego Instagrama mnie obserwujecie, a także którą parę pomponów chcielibyście wygrać, czy tą biało-srebrną,
stąd trzyma Przemek. Drugie miejsce wygrywa kupon rabatowy właśnie do wykorzystania w sklepie u pani Małgorzaty. Mamy nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Wyniki rozdania będą w sobotę o 20:00. Zrobimy sobie małego live'a na moim Instagramie. No i w takim razie widzimy się za tydzień w niedzielę. Do zobaczenia. Cześć!